wszystkich! Hej! Robimy dzisiaj filmik z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ja będę robić portret Stewarda na takim białym, niebiałym tabliczce. No. Tu mamy różne rzeczy. Mhm. Takie rzeczy też. To jest ogólnie świąteczny challenge, który ja wymyśliłem. Możecie powtórzyć go, możecie na YouTube, bo wiem, że jest taki, jest bardzo mainstreamowy, żeby robić te challenge. I oczywiście to jest druga część, więc pewnie widzieliście pierwszą część u mnie, więc będzie fajnie, jak widzieliście, jak ja zrobiłem Klaudię, tak dalej. A teraz Klaudia ma swoją szansę, żeby przerobić mnie w swój sposób, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Ogólnie mój będzie straszny, bo ja w ogóle nie jestem utalentowana artystycznie, a Stewart bardzo jest, więc... Nie. Zaczynamy, dobra. Co okay. Mamy klej? Okay. Masz swoje te, masz swoje wszystkie rzeczy, co możesz używać. Masz sequins, kolorowy sequins. No i ogólnie co możecie zrobić, jeżeli chcecie sami powtórzyć ten challenge, to idziecie do sklepu jakiegoś funcika, kupujecie pełno takich złotóweczki. No i kupujecie jakieś tam papiery, no i zobaczymy, jak te radę. W ogóle fajne mamy czapki, nie? Idę! Pokaż swoją czapkę. Dobra, zaczynamy. Okay. Pierwszy robimy naokoło takie. Robisz naokoło? Tak. Okay. Robię naokoło. Okej, okay, spoko. Weź dwa, wtedy możesz. Bo to złącz dwa. No złącz je razem. Fajnie. Nie tak, ale. Okej. Okay. Niech będzie. Okej. Okay. Nałóż klejek, nałóż klejek. W sumie by. Wiesz co, jak robisz naokoło, może chcesz po prostu to. No, łatwo tak? By było. Okej, okay. Tamto jest na mniejsze rzeczy, na przykład sequinsy, tam papierki. Tak dalej, jeżeli wrzeszczą, to proszę. Nie zrób za dużo. Uważaj, szybko wylatuje. Okej. Okay. Oj, możesz potem tym to właśnie rozsmarować. Rozsmarować, dokładnie. Pamiętaj, że nie masz aż tyle dużo czasu, żeby się bawić, więc zrób swoje, tam masz motylki, kolory, rzeczy. Śnieżynki. Jak się te śnieżynki robi? Wiesz co możesz zrobić? Nie, to twój ten, ty rób co chcesz z nim. Co masz tam z tyłu? Uuu, przykleja się je. Ale spoko. No ale wiesz, może się pokroić w takie... Wiesz co, nawet kleju nie było potrzebnego. Nie, mogę się pokroić w taki sposób, inny, fajny. Dobra, kroimy śnieżynki. Okej. Pojedyncze? Tak. Dobra, cały filmik będzie krojenie ty. Myślałem, że zrobisz takie paski, po prostu je przykleisz naokoło. Tak by było lepiej. Zrobię paski. Bestial będzie mi pomagał trochę, bo ja naprawdę nie umiem takich rzeczy robić. Zobaczymy, pewnie będzie dobrze. Mi się zdaje, że wyjdzie super. No jasne. Będziesz się śmiał za mnie. Dobrze, idzie dobrze. Pięknie. Ogólnie mam tylko 10 minut mniej więcej, no. Więc chciałabym je wyciąć tak dokładniej, tak okay. Za okno. A jak będzie za dużo czasu, to po prostu zrobimy tak przerwy po 2 minuty i zobaczycie, co się tam dalej dzieje. Tak to, co ty robisz? Co ty tam robisz? Co ty kombinujesz z tym? Rameczkę trochę przyspieszyliśmy, żebyście się nie znudzili. Teraz no. Dokładamy ostatni kawałeczek. Widać tutaj, tutaj właśnie w tej drugiej kamerze, której przygotowałem specjalnie. Co tu się dzieje? Fajnie? A nie, jest trochę za dużo. Co? Kto to obliczał? Niedobrze. No krój, krój, krój. Yeah. I pasuje. I jeszcze jedna akurat tu będzie. Gdzie? No są... nie, nie zmieści się. Nie zmieści się. Okay. Pięknie, wygląda super. Bardzo elegancko, możesz pokazać. Im tam też, ale widzą tutaj na tej kamerze, mi się zdaje, jak wszystko idzie. Okej, okay, następnie chcę okay. Zakryć jakoś te rogi tutaj. Przyklejamy takie malutkie motylki. Okej. Okay. Był kiedyś taka seria na angielskiej telewizji, nazywało się Art Attack. I zawsze oglądałem i zawsze robili tam coś podczas odcinka, nie? I wtedy robili tak. O, tu jest jeden, który stworzyłem wcześniej. I tak wchodzą pod stół i wyciągali takie super zarąbiste, już pewnie teraz wiem, przygotowane przez kogoś innego. Ale całkiem spoko było. Fajny program. Kiedyś, powiesz, ja byłem artystyczny, jak byłem mały, zawsze robiłem jakieś tam ciekawe rzeczy z takich klejnotek, klejących rzeczy, stare butelki i takie. Robił takie ładne portrety. Mówisz, że brzydko, ale naprawdę ładnie. Sorry. Sorry. Znalazłem tu, nie wiem, co to soli znaczy. Nie wiem, czy to było. Przepraszam. Znalazłem coś fajnego. Zaczynam na mój filmik. Wow, ale piękne.
Nieprawda. Super, zarobisty. Nie śmieję się. Masz nie zapomnieć, że masz pełno takich malutkich drobniastek też, jak będziesz chciał używać. Bo to je kupowaliśmy. Okej, okay. Pokaż. Bramka skończona? Pokaż gdzieś tam. Jak to się robi? Uważaj, bo jeszcze nie jest całkowicie sklejone, więc może się rozlatywać. Tutaj masz, oni widzą na tej kamerze, jak mi się dobra. Teraz. Może zacznij robić nieco, bo ogólnie plan chodziło o to, żebyś nie zrobiła tam w portrecie. Więc, nie wiem od czego, ale ciebie, tak ciebie. No ja tu jestem. Jakie jestem teraz, zobacz, masz niebieskie. Moja bluzka jest niebieska, możesz sobie niebieską bluzkę. Nie, tu masz coś piękną, moją opaloną skórę, bo wiesz... Zrobić pełną skórę. Nie, no bardziej mam taką skórę, ale chcesz. Nie, no będziesz murzynem, nie chcę mieć z murzynem. O, sequin, sequin. Nie wiem co to jest, powiedzmy co tam, jak to trzeba. Wytniemy teraz ci twarz. Okej, okay, taka prosto z mostu, taka nie, kwadratowa twarz. Nie, potem będziemy ją wycinać inaczej. Okej. Ciekawe. Okej, okay, to czekam. Ciekawe jak się pokaże to. Okej, widzę, patrzysz na... Pokażę ci się tak z profilu. Nie z profilu, tak może. Może i z profilu i z przodu, żebyś miała trochę bardziej pomysł 3D. No. Może w sumie nieważne. Nie musisz czapki zrobić, możesz zrobić moje włosy jak normalnie. Są takie trochę do góry, trochę tak... Ale większość włosów zakrytych są pod czapką dzisiaj. No. Moje też, przefarbowałam włosy. Ale fajny pomysł miałem. Świąteczny challenge, macie. Jak coś pojawi się na zagranicznych kanałach czy coś, to ja wymyśliłem. To jest mój pomysł, yo. Yo. Więc no, słyszeliście tutaj pierwszy. Świąteczny challenge. I to jest fajne, bo można, wiesz, pobawić się fajnie. Wtedy macie pamiątki też. Jak chcecie nagrać coś, to wiesz, tam nagrajcie i wyślijcie nam. Z chęcią popatrzymy, jakie tam wy zrobiliście filmiki takie podobne z kolegą, z dziewczyną, z koleżanką, z mamą, tatą, babcią, z dziadkiem. Fajnie. Okej. Okay. Może na tył tego. Co ja tutaj rozdzielam? Hello, my name is Bert. Powiesisz sobie koło łóżka? Powieszę, żeby wszyscy widzieli, jak nagrywam odcinki i live'y. To jest moja... Ile ładnych rzeczy. To jest moja... Wow, ale ci dobrze idzie, nie spodziewałem się. Ale super ramkę zrobiłaś, nie myślicie? Fajna ramka, nie? Mi się zarobiście podoba. Super ramka, naprawdę. No, to jest takie sarkastyczne? Nie, ramka, czyli to naokoło jest super. Szkoda, że nie mogę tego wykorzystać w moim filmie. Pokaż, co tu jest. Czasami mogą być takie, nagle takie cięcia, ponieważ kamera przestaje nagrywać po jakimś czasie. No ale nie przejmujcie się. Nic nie kombinujemy, więc spokojnie. Po prostu musiałem skoczyć tam, włączyć kamery, tam gdzie jesteście. Widzicie właśnie światło ze mną też. Za mną są światełka, które nas oświetlają. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie mam. What the fuck is that? Hello, look at my head. I love a lovely head. Albo to może być moja broda. Cicho, ja ci już oczy robię na. Co, ale co to jest? No właśnie nie wiem. Hello! Hi! To, nie, to bym musiała czekać. Taki to dekor ci wytniemy. To miało być szerokie, takie chude ramionczka mam. Nie, tylko szyję będzie ci widać w tym. Czyli mam niebieską szyję. Sweet. Koszulka. Nie, to się nie przyda. Weź to, zobacz. A, spadło coś do kleju. Zobacz, miało być tak. Ja ci to zrobię. Okay. Pomogę, to jest jedyny pomysł. Wiem, że miało być to, że każdy miał zrobić swoje, ale pomogę w tej jednej wyprawie, bo widzę, że dziewczyna się męczy tutaj. Gotowy. Wow, jakie oczy, wyglądam jak robot. No bo to miało być, co ja chciałam zrobić, to będą twoje źrenice. Okej, fajne. Spoko. Tutaj już masz szyję gotową. Kleję ci szyję. I bluzkę. Boom. Ta-da. Daj trochę tam klejku. Nie za dużo. O, super! Elegancko idzie.
Ale fajnie. O, no jeszcze można rozsmarować. Super. Fajny pomysł, ludzie, to jest takie fajne. Normalnie w przedszkolu takie rzeczy się robią i właśnie wpadłem na pomysł, bo nie wiem, myślałem o rzeczach, o przedszkolu i tak. Okej, to będą twoje oczy. Możesz wdać kokardkę. Kokardkę. Są moje oczy? Nie. Super oczy. Bo nie mam czego innego zrobić. Ja jestem bogaty, że aż pieniądze mam w oczach cały czas. Ale ja czuję, że to będzie wyglądać jakoś jak ja. Tutaj zobacz, się odkleiło się troszeczkę, możesz tam podkleić tam bardziej, no. Bo tam mało kleju dałaś, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz, bo to są źrenice, teraz muszę ci oczy zrobić. Czyli te czarne kawałki. Okay. Są tu czarne? No, no są, są. To ja czemu ja ci dam złote i mniejsze są te czarne? Dawaj mi te drugie czarne. Masz tutaj ile tylko chcesz tych małych... Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Znajdź mi czarne. Takie same? Tak. Poszukam, postaram się. O tak, będzie trochę widać klej, ale to co? No, klej wysycha i jest potem przezroczysty. Znajdź mi drugie czarne i... Czarne. Jest tutaj. O, ucieka mi. To nie jest takie same. O, to takie. Brązowe. Bo mam brązowe oczy, nie czarne. Co ty kombinujesz? Ale to są twoje źrenice. Tak jest, jak kupujesz z funcika. Następnie musimy zrobić te oczy, ale nie wiem z czego. To trzeba było białe te postawić pierw. Daj mi ja chcę. Ale tylko jedno jest takie. A drugie musi być. Nie wiem, poszukam. Jest, aha. Gdzie to zrobić? No właśnie, trzeba było zrobić na odwrót. Masz to. Białe. Możesz właśnie zrobić na odwrót, a mi nic nie zostanie. Moje będzie musiało być bardzo ciekawe. Nie wiem, może zrobię jakieś Minecraftowe z tym. Chociaż pewnie już widzieliście odcinek na moim kanale, ale bo u mnie stawiałem pierw, a Klaudia potem stawia, ale tak naprawdę nagrywamy na odwrót, że Klaudia pierw robi, a potem ja robię swoje. Tu jest to drugie. Nie, to nie jest to drugie. Tam masz. Ale to jest inne. Nie wiem, bo cię złamało pewnie. Kietanie. Nie ma nic innego niestety. Będziesz miał zeza po prostu. Yes! O, a mogłaś to drugie dać tam na dół. Na dół i mnie by się nie widziało. Jak zwykle patrzę się na dół, nie? Klaudia wie o co chodzi. Gotowe? No. Dobra? Wow, zaczyna wyglądać jak ja, naprawdę, zobaczcie. Tutaj do kamerki możemy odwrócić, żeby kamerka wszystko widziała pięknie. Fajnie. Okej, okay. Teraz musimy ci zrobić rzęsy. Rzęsy? Z czego chcesz? Z czegoś czarnego. Z tych takich małych kropeczek chcę zrobić rzęsy. Z tych małych kropeczek? Nie, na pewno nie. Tu masz, rzęsy. Nie. W sumie, fajnie. O, ja zrobię z tych. Masz czarny papierek tutaj, taki. No jest, w sumie pasuje do brwi. Możesz mi wykroić. Nie brwi, rzęsy kochani. O, rzęsy, co ja gadam. No nie wiem kochanie, czy jest czas na rzęsy. Jest. Serio? Oh my god. Jak to będzie wyglądać? Ciekawie. Mogłaś z tych, zobacz. Mogłaś zrobić taką linijkę. Ups. I przykleić te. A! Zostało. Weź stąd te cwaniaki! Wow! O, rozumiem, co to jest. Wow, ale super, wykombinowałaś. Ja czuję, że tam się ze mnie śmiejesz. Nie, takie fajne długie mam. Takie właśnie, nie? Bo właśnie mam takie super długie. Mam afro na rzęsach. Potem możesz mi wyregulować, jak już wyschną. Rzęsy fajne. Wytrwam to ja sobie. Możesz ty mi wyciąć. Co mam ci wyciąć? Takie pochude paseczki. To samo? Tak. I... Ta-da! Nice! Daj mi nożyczki. No, chcesz się... O, ścinasz mi troszkę. Okej. Okay. Mówiłam, że ci wyreguluję w końcu. Znaczy nie, to w sumie brwi. To mogą być i rzęsy, i brwi w jednym, bo fajnie tak wygląda, myślę. Okej. Okej.
Jeszcze jeden paseczek. Moje oko się posunęło! Poszło się gdzie indziej patrzeć. Ciekawe gdzie? Na was! Pizuję! Na was się patrzyło, oczko. Dobra. Co teraz robisz? Brwi? Nie, jeszcze doklejam parę rzęsów tutaj. Okej, okej. Ale fajnie. Jeszcze jedno po tej stronie. Okej, tutaj wypasuj. Tu. To są brwi, kochanie, są brwi. To naprawdę, to są rzęsy i brwi w jednym. Wow! Kręć. Dobrze. Ale poleciało dużo tego. I co teraz zrobimy, jak tyle poleciało? Wysuszy się, będzie przezroczyste. Okej, okay, dobra. Taki. Możesz wsiąść na drugą stronę tego. Zobacz, tego bąbelka, posuń się. Już. I tak. Już brałam tak wcześniej, okej. Okay. Już poszło. Teraz zrobimy nosek. Nosek! Czego zrobimy ci nosek? To jest mój nosek. Pip! Co mi może być? Yeah! Yes! Fajne. O, mam właśnie taki. Musisz go zrobić trochę krzywy. Nie, wyprostuję. Yes, wyprostowałem. To już jest po operacji. Yeah! I teraz chusta. Masz teraz różne opcje, masz tutaj. Taki pinkowaty, bo ty masz bardziej pinkowaty. Masz czerwony. Nie, to będzie nie, bo nie chcesz wyglądać jak dziewczyna. Ale mamy czerwone. Może masz takie bardziej spuchnięte. Spuchnięte? Bordowe bardziej, czy co? Można takie zrobić. Masz tutaj. To będą włosy. Z tego będziesz robić mi włosy? Wiesz, to masz czarne, to ja nie wiem. No, to możesz mi wyciąć taki czarny. To będą usta? Tak. Nice, fajne usta zrobiłeś się. Okej. Okay. Super. No, dobrze, fajnie. Zdobają mi się. Ale szaleliśmy dzisiaj w mieście. Kupiłem takie co, jak to bym nazwał? Jak to się nazywa te pincety? Pincety? Takie pincety kupiłem, nie mogę wytłumaczyć tak naprawdę, bo są w drugim pokoju, ale takie zarąbiste. Taki długi patyk i na końcu tak naciskasz i taka rączka łapie. Takie na zbieranie śmieci. I dokuczaliśmy wszystkim w mieście tym dzisiaj. Śmiesznie było. Co ci dać? Uszy. Uszy? Moje uszy są... No w sumie... Uszy będą z tego samego koloru właśnie, więc możesz... Mój God. Fajnie wyglądam. Wyglądam jak ziemniak! Jej! Jestem ziemniak. Ostatnio mówiłeś przede wszystkim. Hej, ziemniaczki. Ziemniak, dokładnie. No i tak. Czekaj. Halo! Tak, żeby wyszło mniej więcej takie samo uszko. Co ty za ciekawostki w środku jeszcze? Wow, co to jest? Jakiś fabryk dziwny. Niebieskie kolory. Pomarańczówki, burdugi. Twoje uszka tak będą fajnie wystawać. O, ale fajnie. Takie 3D. To będzie 3D. Wow, ale fajne. Widzicie? No widzicie? Klaudia to jest mistrzem. Czekaj, ma trochę krzywa. Jest okej, okay. Suki. I zobacz, o, bo zawsze popełniam błędy, więc ja mogę mówić, możesz to dać. No to już chciałam dać! Tak? Tak. To na końcu miałam ci nagrać to. Dla tych, co przygotowałaś? Nie, to już było i tak myślałam, wykorzystam sobie to, żeby... To mogę mówić, przepraszam. Coś mi spadło. Teraz włoski. Pokaż, co my tam mamy. Może z tego ci zrobię włoski takie... Jak się przyklei wszystko, możesz zrobić, trzeba to wykorzystać, więc... Jak chcesz. Tu masz też taki brązowy, możesz po prostu wyciąć... Masz czarny? Nie. Możesz wyciąć taki... Taki blup, przykleić na górę i będzie koniec! Nie, ja chcę takie paseczki też. Paseczki, kochanie! Nie możesz mi po prostu wyciąć taki fryz fajny. Nie. Ach, ale z tego robisz, tak? Okej, okay, to ja to sobie to składam, troszeczkę wyczy. Już mam trochę paseczków wyciętych. Ja tu pochowam te, żeby było wszystko ładnie. Wow, to możesz nałożyć tamtym w sumie. Też będę miał takie 3D włosy odstające? Tak. Okej. Okay. O, fajnie zrobiłaś to, że mieszają się w kolorze, tak? Co właśnie w kolorze? No zobacz, że tutaj jest takie... Pasemka po prostu będziesz miał. Yes, pasemka zawsze chciałem mieć. Fajne. Zaczyna wyglądać jak ja.
Niezłe. Niezłe. Fajne, fajne. Podoba mi się. Ale super, to będzie pamiątka na zawsze. Normalnie zarąbiste. Takie zarąbiste pomysł. Ludzie. Polecam. Robić. W domku. Macie wolny czas? Nie jest drogie, naprawdę kupić takie rzeczy jest takie tanie. Jak macie, wiesz, jak chcecie się, wiesz, pośmiać. Nawet dla starszych, kurczę. Ludzie. Macie, jesteście starci i siedzicie po browarku albo, wiesz, jakaś tam impreza, wiesz, mała impreza z kumplami czy coś, czy wiesz, ty i kolega albo koleżanki z koleżanką, czy kolega z koleżanką. Albo wiesz, chcecie po prostu, wiesz, się pośmiać. To jest coś, co nie zapomnicie. Pewnie będzie, wiesz, w waszych wspomnieniach przez długi czas. I nawet jak siedzicie przy, nawet przy flaszce nawet, to by było nawet tym im śmieszniej. Wiecie, my przy flaszce robią bardzo dużo rzeczy. Kto my? No, na przykład live, no. Chłopacy robią. No, robimy. Robimy. Gotowy? Nie, jeszcze trochę, bo tu gdzie ty takie chcesz mieć? Tak fryzjer cię nie obciął. Okej. Okay. Hmm. Co jest? Nic, muszę coś zasłonić tym, żeby to tak włosy z tego nie... Zobacz. Ale moje włosy tak rosną. O co ci chodzi? Że co masz zrobić? Co zasłonić? Ale jesteś piękna. Gotowy jestem? Nie. Wygląda jak ja. Co jeszcze? Jeszcze policzki, no. Policzki chcesz mi zrobić takie? Tak. Czym? Różowe jakieś. To? To? Myślę, że takie te dam. O, takie dwa czerwone, okrągłe. Możesz pewnie znaleźć. Nie ma, bo wszystko w tej paczce jest takie tanie. Co to jest? Chyba znalazłem. Idealne. Zobacz, idealne, bo właśnie policzki mają taki fajny kształt. I masz tu... Policzko! Na moją nogę. Masz? To dobrze. Jej! Uratowało się. To właśnie, zobaczcie, to jest... Jakbym patrzał w lustro po prostu, Czekaj. Koniec? Gotowe? Nie, czekaj, jeszcze nie, może ci jeszcze czegoś brakuje, muszę pomyśleć. Okej, pomyśl, ja za ten czas przesunę to wszystko, żeby kamera widziała wszystko, jak ładnie skończone jest. Okej, przesunę to wszystko. Prysznic zapomniałam ci dodać. Ja już dodam, czekaj. I drugi, biały, ten będzie biały. Ten będzie żółty. Ten będzie czerwony. Gotowy! Jej! Myślę, że jak na razie jest skończone, to tak na szybko, typu więcej. Oczywiście nie możemy siedzieć godzinami przed tym, więc znaczy byście się znudzili. Może wam się podoba. Ogólnie fajna zabawa jest. Czyli to jest Claudi. Możecie ocenić. No możecie... oczywiście, że jego będzie lepsze. No ja to powiedzieć to myślę, że wygrał. Oczywiście napiszcie w komentarzach. Nie, nie, bo będę smutna, ponieważ oczywiście nie piszcie. No to w takim razie zostawcie lajka, żeby wesprzeć Claudię. Tutaj macie z tej strony. Pokazać to? Też? No możesz. Gdyby nic nie spadło. A, spadły moje pryszcze, dobrze, jak takich nie chciałem. Fajnie wygląda. No fajnie. I tak właśnie wygląda. Proszę ty trzymaj, bo to jest twój masterpiece. I ja pomacham. Wesołych świąt! Bye! Bye.